Jak byśmy śpiewali, jak szliśmy do boju? Szwadron na koń, wojska trąbka gra, tra ta ta ta, usta ściśnij dłoń, na koń, na koń, na koń, na koń. Z brzegu stała stodoła, a w głębi był dom. I w tej stodole byliśmy my. To pewnie spalone już wszystko jest. Albo rozebrane, bo gdzieśmy się nylili się. No właśnie. Przecież musimy wiedzieć, że tutaj w Kampinosie to nie była taka pustkowie. Tu było wsi, wieś wsi, wsi była. W ogóle Puszcza Kampinoska to była tak błoto i piach. I to bardzo biedne strony, ale byli patriotami. Dosyć takie były chłopaki równe, wie pan. Fajne były, fajne. Dlaczego nie? Fajne były chłopaki. No. Idziemy, chodźcie, chłopcy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pana nazwisko, proszę pana, jakie jest? Nikulski. Nikulski. A, no właśnie. Kto tutaj, pan tutaj pamięta, kto tutaj stał u was? Kwaterzyszostwo. A ten kocioł z jedzeniem. Pamięta pan takiego grubego kucharza w kożuchu, takim Taki gruby, że 120 kilo miał. No. Matuli nakazali piec chleb. Matula musiała potem piec 4 piece chleba dziennie. Powiesił lusterko na tej chałupie i się golił. I zobaczył jakieś wojsko się ściąga. On się golił, a my spaliśmy. I żeby on nie golił się, to by Niemcy kurna nas zaskoczyli. Tak jest. Może 3 domy zostały, 3, może 4 zostały. A tak to wszystko było spalone. Spalone. Cała wieś była spalona.